Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. Jest dzisiaj wspaniałe czwartkowe popołudnie. Stara brzuza. Ja już praktycznie jestem wyszpejony. Czekam jeszcze tylko na Arka. Nie wiem, czy jeszcze Mariusz do nas nie dojedzie. To wszystko jest uzależnione od tego, jak dużo będzie miał pracy jeszcze w domu. Zapraszam Was do oglądania kolejnej relacji. Bo dzisiaj wiaterek praktycznie żaden. 1,2 m maksymalnie, wstążeczka ledwo co się poruszała na wietrze. Start był dosyć długi, ale Doberman wspaniale daje radę. No i jestem właśnie nad Radka domem, ulica Karo w Brzuzie. No i przelatuję wschodnim trawersem Głowaczowa. Dymy pięknie się ścielą po ziemi. Bardzo ładnie to wygląda. No i przeleciałem i jestem po zachodnim trawersie Głowaczowa. No i kolega Paweł wyszedł przed schody i macha. Urząd gminy w Głowaczowie, ulica Rynek. Sklepy w Głowaczowie. Park. Kościół. Oraz szkoła podstawowa i przedszkole. No i aktualnie przelatuję nad Leżenicami. No i stawy w Leżenicach. No, Arek już wystartował, ale coś ma problemy z kaskiem. W ogóle go nie słychać. Stare do rzeczy Radomki. Radomka Zachodnia. Jestem po twojej prawej. Jestem po twojej lewej.
No chyba powoli się szykujemy do lądowania. No ja już siadam, podchodzę do lądowania jako pierwszy, sfilmuję arka. Może być troszeczkę już ślisko na trawie. Arek, uważaj przy lądowaniu, bo mnie już delikatnie upuściło. No i Arek podchodzi do lądowania. No i bardzo miękkie lądowanie. Super ekstra. No i wylądowaliśmy, złożyliśmy sprzęty. Chociaż chwilę polatane. Zmiana czasu i od razu godzina jeszcze 5:17 nie ma, a już jest ciemno. No dokładnie, ale przynajmniej flauta w powietrzu. Tak jest. Fajnie się polatało, chociaż chwilę dymy przy ziemi. No ładnie wyglądało. No, także dzięki Arku za chwilę. No i do zobaczenia. Do zobaczenia następnego razu.